Piłka. Natomiast jak twierdzą znawcy, obserwował tutaj spotkanie z Chorwacją Marek Śledzianowski. Mówił, że jest to zespół, pracował tutaj w Izraelu przez 5 lat, szkoląc młodzież. Że jest to zespół bardzo mało odporny psychicznie, szczególnie po utracie bramki. Wtedy gra się drużynie, która strzela dużo łatwiej. Na to liczą Polacy, no ale jak na razie bramki nie strzeli. Zbyt mocno do Jałochy podawał Bąk. Parno, duszno, 28 stopni, stojące powietrze na stadionie Ramat Gan. Duża wilgotność. Zespół Izraela. Też w tej drużynie ma kilku graczy wyróżniających się, między innymi króla strzelców ostatniego sezonu, Alona Mizrachiego, ale jest to zawodnik, jak twierdzi Jean Scharf, nieodpowiedzialny. Taki enfant terrible izraelskiej piłki. Tymczasem gospodarze, Bąk. Skłócił się również trener z Ohaną. Nie ma Zohara, drugiego z graczy izraelskich, z reprezentantów, który gra w liczącym się klubie w Europie, Rosenthal w Tottenhamie, wprawdzie jest graczy rezerwowych, no a Zohar z Antwerpii. ...25 minut bez bramek na stadionie Ramat Gan. Maciejewski. Zaskakujące powołanie w ostatniej chwili. Obrońca GKS obdarzony świetnym strzałem, piłkarz lewonożny, tymczasem rzut wolny faulowany Berkowicz. I żółta kartka dla Jerzego Brzęczka. Druga żółta kartka w tym spotkaniu. Pierwszą otrzymał Falbul. No błąd teraz, przed szansą gracze Izraela, no i gdyby Roman Szewczyk nie przeciął lotu tej piłki, stracilibyśmy bramkę. Dość łatwo stracił Roman Kosecki tę piłkę po dośrodkowaniu z prawej strony. Niewiele brakowało, popatrzmy na tę sytuację, by doszedł do niej Ronen Harazi i gdyby nie ta rozpaczliwa interwencja Szewczyka, to mogłoby się to dla nas przykro zakończyć. Chaotycznie, bez przygotowania teraz, strata Maciejewskiego przy piłce Hazan, a na spalonym jest z numerem 8 Rebivo. Rebivo występował przez pewien czas w Hapoelu Tel Awiw, w którym gra, Jarosław Bako, a także Moskal i Łukasik, trójka naszych zawodników. Oczywiście przyszli do kolegów przed meczem do hotelu. Dziś sporo uwag przekazywali o grze drużyny Izraela piłkarzom naszej reprezentacji. Bąk. Maciejewski. Mało ruchu pod polem karnym Izraela. Nie ma do kogo zagrać. Niedokładnie Szewczyk. No ale teraz przejął piłkę. Bielcarski, Rosenthal, który często wraca, wspomaga partnerów. W przodu pozostawiony tylko Ronen Harazi.
To typowe ustawienie z jednym napastnikiem dla drużyny Izraela. Kapitan reprezentacji Klinger. Glam. Alon Harazi. Balbul. Ładne przejęcie przez Koseckiego. Kosecki w środku Kowalczyk. Kosecki. Czyste odebranie jednak przez obrońców Izraela. No i teraz Rewiwo, pole karne, Rewiwo. Spokojnie Łapiński, Jałocha, dość ryzykownie, Roman Szewczyk. Niedokładnie. Klinger. Na nasze szczęście te ataki Izraela są chaotyczne, niedokładne, no ale też i podobnie gra reprezentacja Polski. W sumie 30 niebawem minut poza nami, bez bramek, nieciekawego widowiska na stadionie Ramat Gan. Bąk. Jałocha. Brzęczek. Kowalczyk. Wolno, mało z pierwszej piłki. Wojciech Kowalczyk, wracają gracze Izraela. Maciejewski. Wszyscy piłkarze Izraela w obrębie własnego pola karnego. Maciejewski. Kowalczyk. Brzęczek. Brzęczek, no wreszcie. Więcej takich akcji i strzałów, a myślę, że będzie nam się przyjemnie oglądało to spotkanie. Dobrze ustawiony, doświadczony Ginzburg, który swego czasu był w Glasgow Rangers, ale oczywiście nie był pierwszym bramkarzem, a był na stażu bramkarskim, zdobywając umiejętności, ma 30 lat, 50 jego drugi mecz w reprezentacji narodowej Izraela. Faulował Maciejewski. Faulowanym był Rosenthal. I zawodnicy i trener nie ukrywali, że interesuje jest ich, podobnie jak i nas, kibiców, zwycięstwo w tym meczu, sięgnięcie po 3 punkty, udane rozpoczęcie tych eliminacji. Ładne przejęcie. Mielcarski na polu karnym. Brzęczek. Nie było tutaj nikogo z partnerów. Szybkie wyjście gospodarzy. Rosenthal w środku. Szewczyk. Błąd. Strata piłki. Ale teraz ją przejmuje. Mielcarski. Dwójka naszych napastników. Sukurs idzie Kosecki. W środku jest tylko Kowalczyk. Roman Kosecki. No ale strata piłki. Rewiwo. I rzut wolny. Metrów od bramki Józefa Wandzika. Rzut wolny w 33 minucie dla gospodarzy. Hazan i Berkowicz. A także Panin. Hazan.
wychodzą nasi, ale mało zdecydowanie, ta pułapka offside'owa. No teraz podniesiona chorągiewka bocznego arbitra. Mało widoczny Mielczarski, również Kowalczyk. Nie ma wyjścia na pozycję pokazania się pomocnikom, zresztą dość wolne, jednostajne tempo, mało gry z pierwszej piłki. To mankamenty polskiej reprezentacji w tych 33 bezbramkowych minutach, które poza nami. Bąk. Teraz ruszył Grzegorz Mielczarski. Od rzutu z autu rozpoczniemy. Jałocha. Mielczarski. Jałocha. Dość łatwo straciliśmy tę piłkę. Wałdo. Brzęczek. Łapin. Kosecki. Uprzedził Kowalczyka Hazan. Ponownie Wałdoch. Brzęczek. Ładne wyjście z wodem. Nikt się nie pokazuje. Jałocha. Zbyt mało ruchu. Cały czas na stojąco. Brzęczek. I Berkowicz. Jedyny Kosecki, który stara się w sposób agresywny odebrać piłkę graczom Izraela. Pozostawiamy sporo miejsca, swobody piłkarzom rywala. Bardzo łatwo przechodzą pod nasze pole karne i na spalonym rogiem. Dziesięć minut do zakończenia bezbramkowej, jak na razie pierwszej połowy. Obaj bramkarze niewiele mieli pracy po jednym groźnym strzale. Jak na razie mocno przeciętne widowisko w Tel Awiwie. Maciej jest. Nie doszedł do podania Szewczyka. Balbul. Proszę zwrócić uwagę, że zawodnik, który jest przy piłce, jeśli chodzi o graczy Izraela, ma sporo swobody. Nikt go tam nie atakuje. Teraz przyjęliśmy piłkę. Szansa na kontratak. Wałdoch. Łapiński. Kowalczyk. Jałocha. Nie ma nikogo tam z przodu, tylko Mielczarski, który się nie pokazuje. I rzut wolny, czy też rzut z autu dla Polaków. W lecie spotkali się na zgrupowaniu, teraz przygotowywali się przez tydzień, ale mało widać zrozumienia w tej drużynie. Mielczarski. Jeśli stwarzamy zagrożenie pod bramką Ginzburga, czy też sytuację podbramkową, to raczej po indywidualnych niż zespołowych akcjach. To przejście Koseckiego. Teraz widzieli Państwo indywidualną akcję Mielczarskiego. Klinger. Balbul. Klinger. Ronen Harazi.
Hazan i rzut wolny dla Polski. Rywal pokazuje niewiele, my też słabe, więc widowisko jak na razie w Tel Awiwie. W pierwszym występie obu reprezentacji w grupie pierwszej w eliminacjach Mistrzostw Europy. Zmiana systemu punktowania ma zakręcić do gry bardziej widowiskowej, czyli do strzelania bramek. 3 punkty za zwycięstwo. Mielcarski z trudem opanował tę piłkę. No, powiedziałem z trudem, ale jednak nie opanował jej. Maciejewskiego. Przypomnę, żółtymi kartkami ukarani Balbul i Brzęczek. Berkowicz. Ronen Haraz. Berkowicz. Banin i Wancik. Jałok. Nie opanował piłki po tym wyrzucie Wancika. Rosenthal. Hazan. Berkowicz. Hazan. Będzie rzut wolny. Faulował Hazan. Gwałtownie. Minut pozostaje do końca pierwszej, bezbarwnej, nieciekawej, słabej i bezbramkowej jak do tej pory połowy. Faulowany Kosecki. Jałocha. I będzie rzut wolny dla Polski, faulowany Wojciech Kowalczyk. No, szybko rozegraliśmy to, piłka wpada wprawdzie do bramki, ale sędzia spokojnie oczekuje na to, że Polacy zaczną z tego miejsca, gdzie on właśnie stoi. Oto Frans van der Wigarter, 24-letni sędzia belgijski, który jak do tej pory bardzo dobrze prowadzi to spotkanie. Jest Roman Szewczyk, który lubi wykorzystywać takie sytuacje. Jest Maciejewski, który jest piłkarzem lewonożnym. 42 minuta pierwszej części spotkania. 21,2 metry od bramki Ginsburga. Roman Szewczyk przymierzył, ale widzieli Państwo efekt. Revivo. Berkowicz. Hazan. Na spalonym Rosenthal. Pasywnie gra reprezentacja Polski. Nie wiem, czy nasi gracze
obawiają się, że nie starczy im sił, że nie angażują się bardziej w krycie rywala. Pressing to zmusiłoby do błędu, stworzyło szansę do kontrataku, a ataki pozycyjne, zresztą przez jedną i drugą drużynę przeprowadzane w dość wolnym tempie, a w naszym wykonaniu chaotyczne, niedokładne. Choć teraz groźnie i szansa dla gospodarzy i 1-0. Ronen Harazi po wypadzie, błędzie obrońców w 44 minucie zdobywa bramkę dla Izraela. Oby nie był to falstart. Zapewniali piłkarze, postaramy się, by poprawiły się kibiców nastroje, no ale jak na razie po tej pierwszej połowie i po tym, co widzieliśmy, a szczególnie teraz po stracie bramki, na to się nie zanosi. Chyba że radykalnie zmieni grę w drugich 45 minutach polska drużyna. Białocha. Szybkość atutem gospodarzy. Proszę wyjście teraz Rosenthala i niewiele brakuje, by było 2-0. Roli Harazi. Takich kontrataków polskiej reprezentacji nie udało się przeprowadzić w pierwszej połowie. Jeszcze raz powtórka tej akcji. Revivo. Rosenthal, rozciągnięcie, wyjście na pozycję na szybkości. Wejście do niego Haraziego, który na nasze szczęście nie dosięgnął piłki. Poddenerwowany Szlom Szarf, który jak mówiłem mocno był krytykowany. No i jak na razie zanosi się na pierwszą w historii porażkę Polski z Izraelem. Kowal, łatwo odebrana piłka. Indywidualna gra polskiej drużyny. Zespołowej, ułożonej, chwilami naprawdę składnej w grze reprezentacji Izraela. Ustępujemy nie tylko pod faktem zgrania zespołu, nie tworzymy zresztą przynajmniej w tych 45 minutach, które już dobiegają końca zgranego zespołu, a na dodatek ustępujemy pod względem szybkościowym. I koniec, proszę Państwa, pierwszych 45 minut. Przypomnę, na minutę przed zakończeniem pierwszej połowy Harazi strzelcem bramki dla Izraela. Nie miałem żadnych miłych, dobrych wieści do przekazania. No i jeśli polski zespół nie zmieni stylu gry w drugiej połowie, przyjdzie nam, proszę Państwa, odnotować pierwszą porażkę i rzeczywiście falstart w eliminacjach. Tyle na razie ze stadionu Ramat Gan. Przypomnę, że w spotkaniu reprezentacji młodzieżowych remis 2-2, słaba. Momentami bardzo słaba gra polskiej reprezentacji, a to statystyka. 9 fauli z jednej i z drugiej strony. 6 spalonych drużyny Izraela. Tyle razy zostali złapani. No ale najistotniejsze jest to, że przegrywamy 0-1. Spotkamy się, proszę Państwa, po przerwie.